przed chwilą dosłownie prezes Gersdorf zdradziła, że premier Morawiecki przyjechał do niej z propozycją kompromisu w obliczu jej spotkania na tym nieformalnym szczycie w Salzburgu i innych wydarzeń w Brukseli, w Unii Europejskiej. Miał propozycję kompromisu. Prezes Gersdorf powiedziała, że też postawiła warunki brzegowe i nikt się nie dogadał. Była taka chęć kompromisu? To są stosunki wewnętrzne. Premier tutaj ma pełnomocnictwa jako premier właśnie kierujący rządem do szukania kompromisu ze środowiskiem sędziowskim. Nie chcę komentować tej kwestii, ona nie dotyczy bezpośrednio polityki zagranicznej, którą się zajmuję. No, ale jest związana z wyjazdem i z rozmowami w Brukseli i z próbą tego, żeby na przykład Komisja Europejska nie składała pozwu do TSUE. No jest pewien związek, ale ten związek jest nie taki bezpośredni. To leży w kompetencjach premiera, ewentualnie prezydenta, jeśli chodzi o wprowadzenie w życie reformy dotyczącej sądownictwa. Czy rząd się cofnie, czy będą jakieś gesty? Jak powiedziałem, wszystko w rękach premiera, pani prezes Gersdorf. Chciałbym, żeby rozmowy były prowadzone, żeby szukać porozumienia, bo wiem, wszystkim nam zależy na dobrej pozycji Polski w Unii Europejskiej, a to rzutuje na tą pozycję. No ale z drugiej strony jednak ta istota reform musi zostać tutaj zrealizowana, reformy muszą wejść w życie, to jest nasz warunek. Od samego początku od tego zależy sprawność państwa polskiego, pozycja państwa, zdolność do działania. Także reforma sądownictwa jest nieunikniona i będzie realizowana. Panie ministrze, czy podpisana w Stanach Zjednoczonych deklaracja przybliży nas do bazy wojskowej w Stanach? Myślę, że ta deklaracja nadaje pewne ramy współpracy między Polską a Stanami Zjednoczonymi na kolejne lata i tam jest wyraźnie powiedziane o wzmocnieniu i prowadzeniu dyskusji, dialogu na temat współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Ewentualna stała baza wchodzi w zakres tak zarysowanych celów, więc tak, mam nadzieję, że to jest ta właściwa droga. A jakiś horyzont czasowy, panie ministrze, dla tej bazy? To jest proces decyzyjny podejmowany w Stanach Zjednoczonych, wymagający decyzji też Kongresu. Myślę, że związany także z pewnym procesem przyjmowania ustawy budżetowej, bo za tym muszą iść pewne środki. Mówi się, że wiosna przyszłego roku to mogłyby być jakieś decyzje w tej sprawie, ale na razie trzeba rozmawiać. W ramach Stanów Zjednoczonych te konsultacje są prowadzone. My przedstawiamy nasze argumenty, no ale także z naszymi sojusznikami w ramach NATO, przekonać ich, że to służy zwiększeniu bezpieczeństwa całego sojuszu, wszystkich państw. Dlatego ta dyskusja jest konieczna i będzie prowadzona. Pozwoli pan, panie ministrze, że dopytam jeszcze o możliwy podpis pana prezydenta Trumpa pod sankcjami na firmy, które są zaangażowane w projekt Nord Stream 2. Wydaje się, że pan prezydent Trump wykluczył taki scenariusz, ale czy jest on jeszcze w grze, jest możliwy? Ja widzę dyskusję na temat Nord Stream 2 w kategoriach wsparcia dla Komisji Europejskiej. Komisja Europejska uważa, że to jest zły projekt, nie prowadzi do dywersyfikacji dostaw źródeł z tego surowca, do zapewnienia bezpieczeństwa, tej suwerenności energetycznej Unii Europejskiej. Komisja Europejska spotyka się z oporem niektórych państw, Polska do nich nie należy. Zarówno Polska, jak i Stany Zjednoczone wspierają interes europejski w tej sprawie. Jak pan ocenia fakt, że deklaracja została podpisana przy biurku Donalda Trumpa? No ja to oceniam jako taki bardzo wyraz takich przyjacielskich, nieformalnych kontaktów między prezydentami, którzy się poznali już w Warszawie. Nie każdy jest zaproszony, żeby rozmawiać przy biurku prezydenta. Zdaję sobie sprawę z różnych interpretacji tego zdjęcia. Nie było przewidziane w programie wizyty jakiejś innej formuły podpisu w osobnej sali. Ja uważam, że lepiej, że to nastąpiło w miejscu, gdzie prezydent Trump pracuje na co dzień. Jest to wskazanie na silniejsze i specjalne więzy z prezydentem polskim, niż gdyby to miało być zrobione w jakiejś odrębnej sali, prawda, co też się często zdarza. Ważne pytanie w nawiązaniu do odbywającego się 5 zjazdu Polonii Polaków mieszkających za granicą. Jakie są szanse na to, żeby Polacy, którzy zamieszkują tereny niemieckie, wreszcie uzyskali status mniejszości narodowej? No, Niemcy mają tutaj określone stanowisko. Uważają, że to jest troszkę inny status niż jeśli chodzi o Niemców w Polsce, z czym my się nie zgadzamy w tym sensie, że uważamy, że prawa powinny być symetryczne. Prowadzone są rozmowy z Niemcami na ten temat i ciągle domagamy się, żeby nauczanie języka polskiego, prawa, one były analogiczne do praw mniejszości niemieckiej w Polsce. Są to trudne rozmowy, ale się toczą. Mam nadzieję, że jakieś poszczególne elementy oczekiwań Polaków mieszkających w Niemczech będą realizowane. Dziękuję bardzo.